Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony pomidorowy.pl. Witam was w kolejnej sesji nagraniowej z gry Rayman Redemption. A w zasadzie może nie sesji, a w kolejnym odcinku z zagrajmy w Rayman Redemption, bo już z sesjami to ja się przyzwyczaiłem do Revolution, Crasha 4 i tak dalej, wiecie o co chodzi. Kochani, czy ktoś z was w ogóle pamięta, że ja tę serię nagrywałem, bo tak ta trochę seria, no nie powiem, troszeczkę ucichła. Nie żebym się czepiał. Kochani, okej, moi drodzy, skoro seria ucichła, to warto byłoby ją skończyć, tym bardziej, że jesteśmy niedaleko końca, mając 69% save'a. Jak pamiętacie, ostatnim razem robiliśmy sobie streama, gdzie tak naprawdę nadrabialiśmy wszystko z całej tej gierki. Dosłownie wszystko. Mamy kompletnie zaliczone, kurde, wszyściuteneczko. Wszystkie klateczki, wszystkie prezenty, wszystkie tam odznaki magika mamy zebrane, więc teraz możemy zabrać się za nowy świat, który już na nas czeka, bo ostatnim razem, dawno, dawno temu zaliczyliśmy sobie Playtopię, pokonując tak naprawdę wszystkie cztery poziomiki plus poziom Bzita. Więc teraz nadszedł czas na Candy Shuttle z pierwszym nowym poziomem pod nazwą Tasty Reception. Zapraszam. Oczywiście obrazek tak jak było to w oryginale, czyli Rayman piecze tort truskawkowy. No, dokładnie, tort truskawkowy. I już tutaj na dole mamy strzałeczkę w zasadzie albo prezentem, albo znaczkiem magika. Nie pamiętam szczerze, co ta niebieska strzałka oznacza, ale zaraz się przekonamy. Ciekaw jestem, jak ja się tam dostanę teraz. No, to mnie bardzo zastanawia. Aha, tam jest prezencik. Dobra. Wszystko jasne. Teraz może poskaczmy trochę, bo może coś zaraz odblokujemy. Nie? Nic nie odblokujemy? A to ci dopiero, kurde. No, to była głupota. To była głupota, więc... Nie ma, kurde, czasu do stracenia, Rayman. Trzeba, kurde, gnać. Trzeba zdobywać 100% i skończyć tę gierkę, bo ona się już ciągnie dosyć długo. Dobra, 10 żyć mamy. Muszę jakoś w sumie zacząć ten odcineczek, więc... Tia. Zobaczmy, co my tu mamy. Czy tutaj mamy jakieś zejście w dół? Oczywiście, że mamy zejście w dół. Wow. Okej. Tam trzeba się jakoś dostać, tylko jak? I te odgłosy jak ze Scoobiego Dunie. Albo ogólnie z każdej takiej możliwej kreskówki, gdzie w zasadzie, wiecie, jest odgłos tego chrupania. Nie umiem imitować takich rzeczy. Dobra. To oczywiście jest wzięte z Raymana na PC. Okej, coś się tam aktywowało, więc sprawdźmy. Chociaż odgłos był, jakby tutaj się coś aktywowało, aczkolwiek mogę się mylić. O, jest tutaj Gigi Rayman. Gigi Rayman. Dobre. Nie bardzo kumam, o co teraz chodzi. Bo tutaj dalej nie mogę się dostać. Chciałbym spróbować, ale wiem, że Rayman zaraz się utopi, więc nawet nie chcę ryzykować. O, tutaj mamy. O. Jakiś cukiereczek przeleciał. Wchop na niego. Dobrze. Teraz bierzemy pięść. Może w razie co sobie poskaczmy, żeby nie było, że... A nic nie aktywowałem. Co? Co jest?
Powiem wam szczerze, że to co teraz tam w tle leci, te pseudodźwięki w zasadzie, znaczy no jakie pseudodźwięki, to w sumie są dźwięki, jakkolwiek to nie brzmi, to lepiej mi się chyba słuchało tych z Blue Mountains, wiecie, Bandlandów i tak dalej. Bo to co tutaj obecnie mamy to trochę takie jakby, hehe, wszyscy sobie imprezują, bo zaraz Rayman zginie czy coś takiego, takie odnoszę wrażenie. Chociaż im to jest na rękę, niby się raczej cieszyli z tego powodu, że Rayman zginął. Tu się coś aktywowało, słyszałem. A, tam mamy, kurde, platformy wyżej. Widzicie? Bardzo mi się podoba ta sekwencja, powiem wam szczerze. Bo odnoszę wrażenie, że to jest trochę takie, może nie nawiązanie, ale coś, znaczy nie, w sumie tak, to jest trochę takie nawiązanie do Raymana tych szalonych kurlików na GBA. Takie odniosłem dziwne wrażenie. O, czyżby tutaj klateczka miała się zaraz pojawić? U góry? Ta, tam u góry coś jest. I my to zaraz dobędziemy. Tylko jak? To jest doskonałe pytanie. Będziemy musieli chyba od dołu tam wskoczyć, tak mi się wydaje. W tle w ogóle jakieś lody, nie lody tam są. Jak ja tak patrzę sobie na to tło. O, czyli tak jak podejrzewałem, od dołu musimy wejść. Chyba? O, tu jest cukiereczek już. Łeee, ty, nie pozwalaj sobie na tak dużo, gościu. Chyba nie wiesz kim ja jestem Rayman. Cię mogę zaraz porobić, śmietniku, jak będziesz mnie triggerował. O, uwaga. Nie! Yeah. Uwaga. Dokładnie. Co to w ogóle jest za żółtko? To raczej nie jest wanilia ani nic, to jak już to jakieś żółtko od jajka. Takie odnoszę wrażenie. W gwoli ścisłości przypomnę, że tamten clown, ten taki gruby, to on generalnie często jak wali młotem, to jest w stanie nas sparaliżować, więc bierzcie to też pod uwagę. Aha, i tutaj byśmy się do tamtej klatki dostali, spoko. Zamkę przy okazji drzwi, bo pies paraduje, a ja nie lubię jak on szczeka, bo się boję, że mój mikrofon to przychwyci. Panu dziękujemy. No, już jest cicho. Okej, tu na dole jest klateczka. Pytanie, czy ja tam... A, no okej, spoko. Jakoś ogarnąłem. Co to w ogóle są za jakieś tutaj te... To są jakieś rurki z wiertłem? Czy co to jest w ogóle? Może to korkociąg jest? A taki trochę dziwny korkociąg. Dobra, odbijamy się tak długo, aż przyleci cukierek. W sumie nawet nie trzeba było. Ja pierdzielę, co jest grane? No kurde, widać, że dawno w Raymana Redemption nie grałem. I tak, dla osób ciekawskich, rundy bonusowe Magika pokażę w bonusowym odcinku i to będzie pod koniec serii. Bo myślę, że nie ma co na razie sobie zawracać tym głowy. Skupmy się jakby na tych głównych poziomach. Bo też ja chcę, żeby... Mimo co, nie chcę, żeby ta seria trwała zbyt długo, bo już i tak trwa dosyć długawo, a... Wiecie, mógłbym sobie oczywiście zrobić z tej serii tak jakby drugiego Crasha Basha, ale trochę mi się to nie widzi.
żeby po 3 latach kończyć Raymana Redemption. Dobra, weź tam doskocz. Nie wiem czemu, ale ta muzyka przez ten jakby rytm, który teraz leci, kojarzy mi się bardzo z Sąsiadami z Piekła Roda 2 na wakacjach. A mówiąc o Sąsiadach, tak, zdaję sobie sprawę, że wszedł cały ten remaster Sąsiadów na konsolę i na Steama. Szczerze powiedziawszy, jeszcze nie obadałem tematu, ale z tego co widziałem, gierka, no, ładniej wygląda o wiele. Tak jak zresztą remastery mają na celu. I to w ogóle to coś, co tutaj widzimy, ten taki, te takie korale, w oryginale były czerwone, z tego co pamiętam, więc tutaj mają taką fajną wersję fioletową, więc można to równie dobrze pomylić z jagodami albo z jagodziankami. Nie no, jagodzianka to jest ciasto w sumie, więc prędzej z jagodami bym to pomylił, albo z borówką amerykańską. To już najprędzej. W ogóle to jest zabawne. Świat pełen czekolady, słodkości i tak dalej, i są tutaj klauny. Czy klauny kojarzą się z czymś słodkim? Bo ja chyba, nie wiem, przespałem... Kurwa, nie wiem, jaki bym mógł dać przedmiot jako... takie porównanie. Biologia to na pewno nie jest. No w każdym razie chyba przespałem jakiś przedmiot w szkole, bo od kiedy klauni to kojarzą się z czymś słodkim. Jak to są oblechy w większości. Nie sparaliżujesz mnie! Nie sparaliżujesz, chciałem powiedzieć. Kurde! Z tego co mniej więcej też się orientuję, to niedużo nam zostało z tej gierki już, bo tak na dobrą sprawę Candy Chateau, Mr. Darky i tyle w zasadzie, cała gierka. Tam oczywiście wiadomo, są też poboczne. Znaczy poboczne. Jest ta potężniejsza forma Mr. Darka, o której akurat wiem. Walka będzie bardzo ciekawa z final bossem, tyle mogę powiedzieć. I kurde, weź się ogarnij, bo nigdy nie skończysz tej sekcji. O, mogłem go sobie tak przeskoczyć. O, subcio. Fajnie, fajnie. Zdobyliśmy literkę P oraz lepszą pięść, więc zobaczymy co teraz będzie na nas czekać. O, mamy tutaj 3 klatki i znaczek magika. Serio? Ale go porobił. Aha, dobra. To ciekawe, panie Mr. Dark. Panie Mr. Darku. Ale przynajmniej, kurde, pozbył się tego śmietnika małego, więc mamy od niego spokój już. Chociaż nie powiem, że nie. Dark Toon jako miniboss był też całkiem spoko. Ja nie narzekam. No teraz w zasadzie mamy wszystko blisko siebie, więc myślę, że ta sekwencja nie jest jakoś super długa. To tylko kwestia czasu, o czym przejdziemy.
A, tak się nie dostaniemy, bo tu kolce są. Ha? I co teraz? I co teraz, kurde? Tak się będziemy mogli co jedynie dostać. No dobra, czyli jeszcze jedna klateczka i znaczek magika, easy. To już będziemy mieli zaraz poziomik zakończony i w sumie odcinek też się zakończy, bo jeszcze lecę systemem, że wiecie, plansza na odcinek, bo też nie chcę za bardzo przesadzać z długością. A, to po drugiej stronie jest, o proszę. No to fajnie, kurde, bym powiedział. Fajnie, fajnie, nie powiem, że nie. Jak ja to uczyniłem? Chciałbym się zapytać. No kurde, Rayman! Spróbuj się nie nadziewać na ten scyzoryk. What? Kurde, no dawaj, wskakuj tam! No nareszcie, kurde! Co to miało być, przepraszam bardzo. Czemu Rayman mi tam nie chciał doskakiwać? No teraz to już okej, mogę zginąć sobie, bo mam to, co chciałem zebrać. Teraz tylko klatka pozostaje, która jest prawdopodobnie na samym końcu, bo widzę, że strzałka ewidentnie tam wskazuje. Oj, 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 oj. To teraz się pilnować muszę, bo zaraz kurde game over będzie. Uwaga, pilnuj się, Michał. Dobrze. No i wszystko od zera, ja pierdzielę, no kurde, bez kitu. Dobra, moi drodzy, jestem z powrotem i ogarniamy teraz. Dokładnie tak, czemu ja tak od razu nie zrobiłem? Dobra. Dobrze. Jest, mamy to. Mamy to, mamy to, mamy to. Jest. Pół godziny wyszło z nagrania, spoko. Tak więc na razie jeden poziom mamy zaliczony. To jest sukces, to jest sukces. To oznacza, że dobrze wracamy do serii. Choco Chambers, czyli komnata czekolady. Cóż, komnatą czekolady zajmiemy się następnym razem. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało, że się cieszycie, że Rayman Redemption wraca na rejon. Dajcie znać, czy wam się odcinek spodobał. Łapką w górę, ewentualnie komentarze, ewentualnie łapką w dół, jak się nie podobał. Napiszcie, dlaczego się nie podobał, bo dlaczego się podobał. Jak chcecie, możecie się określić. Jeżeli jesteś nowy i spodobał ci się mój content, to zapraszam do subskrypcji. Kliknijcie w dzwoneczek i odwiedzenia moich socjali, linki są pozostawiane w opisie. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć i adios!